Witają Państwa bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołu. Dzisiaj reprezentacja Portugalii zagra przeciwko Marokańczykom. Najbardziej utytułowane to reprezentacja Brazylii. Canarinhos triumfowali już 5-krotnie, a także Włosi i Niemcy z 4 pucharami na koncie. Ponadto Brazylijczycy są jedynym krajem, który wystąpił na wszystkich turniejach. Broniący w tym roku tytułu Niemcy mają na swoim koncie o 2 występy mniej. Stadion olimpijski FIST w Soczi wybudowany został z myślą o zimowych igrzyskach olimpijskich w 2014 roku. Odbyły się na nim wówczas m.in. ceremonia otwarcia i zamknięcia. Obecny kształt jest realizacją jednej z 3 branych pod uwagę koncepcji. Rozważano również skromną bryłę z płaskim dachem lub wymyślną konstrukcję przypominającą jajo Fabergé. Arbiter przyznaje Portugalii rzut karny. Ręce same składają się do praw. Bernardo Silva. Spójrzmy, Portugalia przed szansą. Zagrywa do tyłu. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Nawiamy od środka. Prowadzenie Portugalii. El Ahmadi. Moussoufa. Dobrze zagrał. Dobre przejęcie na skrzydle. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramce. Cedric. Gonçalo Guedes. Blisko pole karne, może strzelać. Karim El Ahmadi. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Cedric. William Carvalho. Ładnie wymieniają podania. Akcja skrzydłem, dobre podanie. No, żarło, ale zdech. Przesuwają się z piłką w stronę bramki rywala Marokańczycy. I piłka w rękach bramkarza. Trochę się zbliżył do pola karnego. Bernardo Silva. Musi teraz wrócić do środka boiska po piłkę. Cristiano Ronaldo dobrze zbił. Ronaldo w polu karnym. Kapitalnie obronił. Świetna interwencja. Portugalczycy będą wykonywali rzut rożny. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Benatia. Pelunda. Kijek. Blisko już do bramki. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Rozpoczynają kontratak. Gonçalo Guedes. Bernardo Silva. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Ziyech.
dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Portugalia w natarciu może być groźnie. Pokonuje z piłką kolejne metry. Jest okazja! No, prosto w zawodnika z pola. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Nie próbuje górą, niskie podanie w pole karne. No, wyręczył teraz bramkarza. Marokańczycy będą mieli szansę zagrozić bramce z rzutu rożnego. Wrzutka w pole... Benatia! Po pierwszych 45 minutach... Oto druga połowa spotkania. Belonda. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, z tego miejsca można strzelać. El Ahmadi. I po odbiorze strata piłki. Bruno Fernandes. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Cristiano Ronaldo. No, piłkę odebrał i stracił. Aut na wysokości pola karnego. Jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Bruno Fernandes. A teraz Cristiano Ronaldo. Może spróbować uderzenia na bramkę. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Belonda. No, udało się przejąć. Cristiano Ronaldo teraz. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Belonda. Cristiano Ronaldo teraz. Cristiano Ronaldo faulowany, ale sędzia pokazuje grać dalej. Gonzalo Gedzis! Belonda. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobra wymiana podań. Już blisko pola karnego. Przejęli piłkę, popatrzmy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Przesuwają się z piłką w stronę bramki rywala Marokańczycy. Jest groźnie, może strzelać. Sędzia. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Z tego Belanda. Jak on tego nie wykorzysta? A byłby już remis. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Do końca meczu pozostało 8 minut. Ha,
Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. No, może być groźnie. Gonçalo Guedes. Przechwyt, ale strzela! Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Jeszcze jeden gol. Widać, chcą tu wyraźnie pokazać, kto jest lepszy. Ten gol nie jest zaskoczeniem. Grają lepiej, oddawali na bramkę rywala strzał za strzałem, któryś musiał w końcu okazać się skuteczny. Tak jest, mają przewagę na całym boisku. Bije od nich jakaś pewność siebie. Bez trudu kontrolują dziś przebieg meczu. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Blisko pole karne. Kijech. Ma dobrą okazję do strzału. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Piękny.